rok będzie dla mnie na pewno wielkie wydarzenie. Niestety ten jeden mecz przekreślił nam medal olimpijski. To chyba taka dosyć wielka bolączka z tym hobby dla mojej małżonki. Tego cały czas mi brakuje. Stanął na bramkę i do dzisiaj stoję. Tata, będąc trenerem, zabierał mnie na treningi i tak cały czas przyglądałeś się na zajęciach, na treningach, w co oni się bawią. Sam również grał w piłkę ręczną jako zawodnik, to też jeździłem jako dzieciak i oglądałem. Wujka, jeżeli mecze były, mecze reprezentacji Polski były w telewizji, również oglądaliśmy. Zacząłem grać w polu, bo wiadomo, każdy chce zdobywać bramki. Mieliśmy taki zespół, w którym graliśmy całkiem nieźle i ja raczej byłem taką osobą, która lubiła tych bramek rzucać dosyć dużo i w pewnym momencie się zorientowałem, że ja w ogóle nie podaję, tylko biegnę i rzucam na bramkę, więc chłopaki powiedzieli, żeby było trochę frajdy, stań na bramkę i wtedy tak to zostało. Stanę na bramkę i do dziś jestem. Momentów szczególnych było bardzo dużo. Chyba cały czas tkwi w głowach, a nie tylko u mnie, ale u większości chłopaków, jednak porażka i to na olimpiadzie z Islandią, gdzie walczyliśmy o półfinał i nam się to nie udało. Już patrzę z przebiegu tych lat, faktycznie ta drużyna była wtedy chyba u szczytu swoich możliwości, bo większość zawodników grała w dobrych zespołach w lidze niemieckiej i to były takie pozycje, które się liczyły w tych drużynach. No ale niestety ten jeden mecz przekreślił nam medal olimpijski. Statuetka stoi u mnie w domu i bądź co nie bądź patrzysz na nią. Ale wracając do zespołu, to faktycznie dzięki nim było, bo to chłopaki, które najczęściej są w zespole, może przez media najmniej doceniani, którzy stoją w tej obronie i ci pomagają, oni nie rzucają najczęściej dużo bramek, a oni odwalają kawał dobrej roboty i ty musisz z nimi współpracować. Motocykle zaczęły się już wcześniej, bo grając w Niemczech jeździłem na motocyklu i tam to była jakaś forma wyciszenia się po emocjach, które są podczas meczy. Jestem spokojnym gościem, który na tym motocyklu jakby nie przesadza, raczej stara się dopasować do ruchu, jaki jest na drodze. Z motocykl, ja wiem, chwilę po prostu zapomnienia, wiatr we włosach i sam ze sobą na drodze. To jest chyba najlepsze dla mnie, co może być. Tak naprawdę to chyba taka dosyć wielka bolączka z tym hobby dla mojej małżonki, bo chłopaki się śmiali. Krótko był surfing, teraz motocykl i teraz zaczęło się nurkowanie. Akurat nurkowanie również się bardzo wkręciła Aneta i robimy to razem i chyba to jest fajne. Takiego wyciszenia, jakie znajduję pod wodą, chyba to na pewno motocykl również zupełnie inna forma relaksu, jeżeli można to nazwać relaksem. Fajne obcowanie z przyrodą i przede wszystkim tak naprawdę koncentracja na samym sobie. Na razie się dobrze czuję, ale takie myśli w głowie już przebiegają z racji 36 lat niedawno ukończonych, człowiek myśli, co dalej będzie robił. 2 lata to jest dla mnie taki główny cel, zamiar, żeby powalczyć w Mistrzostwach Europy w Polsce, żeby tutaj, podobnie jak siatkarz, zareprezentować się jak najlepiej jako drużyna, jako reprezentacja Polski.
i powalczyć o medal. Jeżeli zdrowie mi pozwoli wystąpić w tej imprezie, to będzie dla mnie na pewno wielkie wydarzenie.